Jest to jedno z najtrudniejszych ćwiczeń technicznych w grze w golfa. Opowiadał o nim kiedyś Johnny Miller, mówiąc jak gdyby, że poprawne wykonanie tego ćwiczenia stanowi przepustkę do gry w PGA Tour. Na czym ono polega? Otóż wybieramy sobie jakiś cel. Na początku najlepiej, żeby był to w odległości uderzenia mniej więcej piątki irony. Tak jak tu jest to pokazane, czyli dla amatorów na dystansie od powiedzmy 150 do 160 metrów. Następnie bierzemy sobie kij odpowiedni do tego dystansu, bierzemy sobie tylko 9 piłek i teraz musimy uderzyć te 9 piłek, każdą piłkę inaczej na ten cel. I na czym polega te 9 uderzeń? Trzy z nich to jest uderzenie prosto, z tym, że jedno niską trajektorią, drugie wysoką trajektorią, trzecie średnią trajektorią. Następnie trzy uderzenia typu fade. Jedno niską trajektorią, drugie wysoką trajektorią, trzecie średnią trajektorią. I trzy uderzenia typu draw. Podobnie jedno niski draw, drugie wysoki draw, trzeci średni draw. I cała trudność polega na tym, że trzeba te 9 piłek uderzyć tymi dziewięcioma jakby uderzeniami, trajektoriami pod rząd. Jeżeli tylko raz się skusi, piłka nie trafi w cel albo nie poleci odpowiednią trajektorią, zaczynamy od nowa. Tak jak mówię, jest to ćwiczenie ekstremalnie trudne. Ono pokazuje już doskonałą kontrolę gracza nad piłką. Gracz w tym momencie może już z piłką praktycznie zrobić wszystko. Jeżeli uda nam się opanować to na jakimś naszym dystansie, na przykład dla piątki irona, wtedy możemy te dystanse zmieniać. Możemy wziąć dystans dla siódemki irona, dla jakiegoś wooda, wreszcie dla drivera. Także jest to ćwiczenie bardzo trudne, bardzo wymagające, natomiast ono powoduje, że nasza kontrola nad lotem piłki będzie praktycznie doskonała.